Nie, dobra, jesteśmy w kurs z powrotem. Przy mojej ulubionej ścieżce dźwiękowej, swoją drogą. I wracamy, moi drodzy, zapylamy na samą górę. Dokładnie na samą samiusieńką, tam gdzie ostatnio nie mogliśmy przejść. Wykorzystam do tego... drony. Tego mogłem zgliczować, tak? Tego mogłem zgliczować i normalnie go pocisnąć. Dokładnie. Adres Disruptor ma większy zasięg. Adres Disruptor 2 ma większy zasięg niż pierwszy. Zresztą dostaliśmy go już jakiś czas temu, o ile pamiętam, więc... nie dziwota. Przydałby mi się już Power Note kolejny. Aby jeszcze bardziej wzmocnić nasze bronie. I teraz idziemy... znowu w górę i jeszcze jedno pomieszczenie w górę, kurczę. Sporo tego. No dobra, od czego mamy drony? Od czego mamy cały nasz ekwipunek? Będę łaził chyba z Disruptorem często, wiecie? Wydaje mi się, że to jest rozsądna opcja. Gincie! Teraz tutaj i jeszcze jedno w górę. Dobra. Chyba damy radę. Będziemy nadużywali tego teleportu. Oj tak. Będzie to umiejętność nadużywana, bo i sztuczka jest bardzo fajna z nim związana. Właśnie ta z anulowaniem cooldownu. A tu już sobie chyba nie pójdziemy, czy... pójdziemy, zobaczymy zaraz. Nie pójdziemy, okej. To znaczy, że droga tędy. I tam na górze są... drzwiczki. Później po lewej jest save point, z którego skorzystamy. Zalecam, ponieważ to jest moment, kiedy gra faktycznie tutaj na normalu zaczyna robić się całkiem wymagająca. I nie zdziwię się, jeżeli w następnej strefie zginę nawet po kilka razy. Na pewno będzie dużo kombinowania, wiecie? To jest kolejna notatka. Od wyższej kapłanki. Odzyskaliśmy, co zostało z twoich rzeczy z Silosu. Stare maszyny są twoje. Oczekujemy na instrukcję. Masz wolną wolę, aby albo się odkupić, albo się potępić. Wybierzcie mądrze. I to jest Eshinma. Czyli osoba, której już wcześniej było. W którejś notatce. I ona to mówi do jakiegoś plemienia chyba, albo do jakiegoś plemienia, albo do jakiejś społeczności, jakiegoś zgromadzenia. Swoją drogą, praktycznie całe kur mamy już odkryte, zobaczcie jaki wielki moloch, jasny gwint. Został jeszcze jeden fragmencik, ale to też dojdziemy do tego. Dron teleport był potrzebny, aby dostać się tu. No i jedziemy, jest to e-kurma. I tak, ci przeciwnicy są mocni. Ci przeciwnicy są naprawdę mocni. Ale Hitseeker robi robotę, muszę wam powiedzieć. Hitseeker robi dobrą robotę. Przy okazji możemy też uniknąć tych tutaj na dole, poruszając się górą. No i przy okazji używamy Kilvera, aby ich pokonać, jako że będziemy chcieli tam i tak zejść. Albo chociażby po to, żeby uzupełnić kwadraciki. Ale i nie tylko.
Otóż... Bum. Trace, widziałam wcześniej taką barierę. Wymaga specjalnego klucza, aby to przejść. Fizyczny obiekt stworzony przez Sudran. Okej. Okay. Czy zamierzasz przeprosić za zabicie mnie wcześniej? Trace, to były jej przeprosiny. Myślę, że pójdę teraz poszukać tego cholernego klucza, dziękuję bardzo. Trace się zrobił taki całkiem toksyczny, odkąd... Elsenowa zrobiła z nim to, co zrobiła. Ciekawe czemu, nie? W każdym razie, okej, tu nie ma nic ciekawego. Ja szczerze mówiąc myślałem, kiedy przychodziłem grę, że Ekurmach to już jest ostatnia plansza. Surprise, surprise, nie jest nią. Pomimo tego, że wygląda inaczej, ma inne bramy niż wszystkie i wrogowie w niej są znacznie potężniejsi niż to, co widzieliśmy do tej pory. Tego można ładnie zablokować. Zobaczcie, można ich w ogóle zgliczować. Bombą się da jakoś, okej. Ale to wygląda co najmniej dziwnie znowu. Tak się zastanawiam, w Ekurma powinno być troszkę ukrytych rzeczy. Niektóre oczywiste, jak ten Power Node oczywiście. Ale... Kurczę. No i zobaczcie sami, ile obrażeń dostajemy. Dwa strzały, a już nie mam tych trzech prostokącików energii. Wow, wow, wow. Przynajmniej większość z nich zostawia HP-ki, to duży stosik. Dobra, tutaj po prostu przemieścimy się dronem. Jako, że gra tego od nas niejako wymaga. I jesteśmy teraz w całkiem sporym pomieszczeniu. O Boże, spadłem, a tam były HP-ki. Dalej tam są? Dalej tam są, ale... Zanim do nich dotrę, to będę martwy. Albo i nie. Też mamy go zablokowanego ładnie, tylko nie będę mógł z tego skorzystać w żaden sposób. Chociaż... Za późno. Ale zobaczcie, Heatseeker się tak bardzo przydaje, taka użyteczna broń. Nic dziwnego, że jest w sekretnym świecie. Tutaj jest save point, na pewno. Press up to save. Game saved. Git. I... Naszym zadaniem jest odnaleźć klucz, ale nie będzie to klucz położony na tacy, absolutnie. Do tego klucza, moi drodzy, trzeba się będzie dokopać. Sami możecie zobaczyć olbrzymią warstwę tutaj kamienia, które da się zniszczyć. W jednym z nich jest schowany nasz klucz, w jednym, no widzimy tu notatkę mamy. Ziemia cywilizowanych królów. Ziemia cywilizowanych królów, o której mówi się z dużym uwielbieniem w poematach i pieśniach, jest często opisywana jako nasza ojczyzna. Nasze dziedzictwo, ziemia obiecana. To jest obiegowa opinia, że... Krąży sobie opinia, że ziemia cywilizowanych królów to nic innego jak sama Sudra za czasów swojej chwały. Stare maszyny, te... monety złego szczęścia, nieszczęścia, były naszym jednorazowym ocaleniem. Wieczne żniwa, wieczne szczęście, wieczne życie. Kiedy nauczyliśmy się bać takich rzeczy? Ludzka natura. Jesteśmy wyuczeni, aby spodziewać się złych rzeczy po dobrych, tak jak nocy po dniu. Mamy też instynkt, aby nie pić zbyt dużo z najsłodszych nektarów. I czasami ten instynkt przenosi się na inne rzeczy. Czas przestać mówić o ziemi cywilizowanych królów jako zagubionym śnie. Nigdy nie był zagubiony. Po prostu czeka na nas, abyśmy się obudzili.
Mamy tutaj całkiem długą notkę opowiadającej o ziemi, o Sudrze najprawdopodobniej. To jest Sudra, prawda? Miejsce, w którym jesteśmy. Będę musiał sobie przypomnieć, co sam mówiłem w Let's Playu. Bo było przecież wyjaśnienie, co to za planeta. Tutaj mamy sporo tego, ja się będę przekopywał przez wszystko, co by się nie okazało, że przegapiłem jakiś znaczący upgrade. Tutaj tego nie będzie raczej. Wyślę drona, nic tu nie ma. Nie mogę się przeteleportować. Tu się za to mogę przenieść. O, stary! Ażem wystrzelił. Czy tu też nic nie ma, tu też nic nie ma. A ten dron też nie zdaje się kopać szybciej. Więc po prostu wykorzystajmy do tego Trace'a. Wow. Muzyka tu jest bardzo fajna. Właśnie to mi wskazywało też na endgame'owy charakter tego miejsca. Muzyka jest tutaj bardzo klimatyczna. Tu też nic nie ma! Jasny gwint! Rozkopuję całe to miejsce i nic nie znajduję na razie. Przy okazji Hitseeker okazuje się, że nie jest wcale aż taki... well, fajny. Bo jednak dostaje dużo obrażeń, korzystając z niego. Trzeba z niego korzystać umiejętnie po prostu. Tam jest coś na górze. Co tam jest, cholercie? Coś tam jest! Albo mi się po prostu zdaje. Albo po prostu wrócimy tutaj. Zapamiętam sobie to miejsce, bo tu coś musi być. Albo to po prostu pułapka. Gdzie jest kluczyk? Pewnie tam. Please? Nie? Gdzie jest ten syf? Na pewno jest w tym pomieszczeniu, tylko gdzie? Dobra, skoro tak chcecie traktować sprawę, no to po prostu przekopi się przez całe to cholerne miejsce. Tacy jesteście, kurde. A może coś jeszcze się znajdzie ciekawego? Nie. Niestety nie. Gra robi nas w ciulcha. Ot co. Przekopałem się chyba przez wszystko. Co mogłem przeoczyć? Gdzie mogłem przegapić ten klucz? Może tu?
A może nie. Gra podaje czegoś na tacy i już człowiek jest niezadowolony. Co? Kurczę, jak to się dzieje? Ale z drugiej strony to jest po prostu monotonne. Tak się nie robi. Masz tutaj całe 100 skał i może w nich być coś ukrytego. To miejsce nawet nie było widoczne. Fuck! Właśnie o tym mówię, że ten klucz mógł być w byle jakim miejscu, nawet nie jest na tych piedestałach, które są jakoś oznaczone wyraźnie. Ba, co więcej, mogą być ukryte jakieś znajdźki, jakieś health node'y, jakieś inne dodatki. No i co ja z tym zrobię? No przecież no nie zostawię tego tak, muszę kopać, muszę zobaczyć, czy coś tam jest. A też nie chcę się posługiwać mapą gotową, że o, masz wszystkie znajdźki. Kurczę, gram w tę grę, staram się znajdować wszystko jak najbardziej legitnie, więc to też będę robił jak najbardziej legitnie, nie? Będę robił jak najbardziej legitne wykopaliska i tutaj praktycznie rozkopałem całe to miejsce. No ale hej, kluczyk znalazłem. Zrobię zapis. Czy pojawią się to ci? Chyba nie powinni się zrespić, skoro zapisałem pomieszczenie obok. Jak się pójdzie o kilka pomieszczeń, to okej. Oni się faktycznie wtedy respią, ale tak jak się przejdzie kawałek, no to bez przesady chyba, nie? No tutaj to już spokojnie, mogłem się tego spodziewać. Tutaj jeszcze jest. Ty cię mam. Panie dzieju. Power node. I do zebrania power node'a kolejnego zostały nam dwa fragmenty. Świetnie. Swoją drogą chyba power node'ów w całej grze jest właśnie w całości 9, także już niedługo zdobędziemy wszystkie power node'y. Dobra, dosyć tego... dosyć tej nonszalancji. Czas zagrać bezpiecznie. Tutaj, wiecie co? Tutaj sobie po prostu przejdę. O! Przejdę sobie przez nich i... mamy nagle zmianę! Okej, git. Muzyka nam się trochę zmienia na inną. Myślę, że bardzo fajne jest w tym hitseeker, że to właśnie, że mogę sobie latać po całym pokoju, a i tak te pociski będą mi tych buców namierzać, więc moje możliwości unikania są dużo lepsze. Jest tego dużo więcej po prostu. Tu jest zapis, świetnie. To jest chyba drugi z trzech zapisów w całym Ekurma. Trzeci będzie, myślę, stosunkowo niedługo. Tu chyba nie ma nic ciekawego do odkrycia. A jednak jest, okej. To się jeszcze nie przejdziemy, ale spokojnie, będzie na to czas. Tam na dole za to może być coś ciekawego, tak czuję. Pewnie się mylę. Jak bardzo się mylę, bardzo się mylę. Szlak! Ten design poziomów czasami jest trochę misleadujący, moim zdaniem. I tu powinien być następny zapis. A nie, tu jeszcze nie. Gdzie są następne znajdźki? To jest moje pytanie na dziś! Czemu on nie ginie? Gin!
Zdrowie! Tego to sobie po prostu dziabnę. I tu jest save point, okej. Całkiem proste korytarzyki. I tu znowu mamy dwa wyjścia. Tym górnym zajmiemy się później, tym dolnym zaś już teraz. Jako że prowadzi ono do jednej wielkiej otwartej strefy, wekurma. Jej eksploracja powinna być naprawdę ciekawa, chociaż ułatwiona znowu znacznie z naszą nową bronią, z Heatseekerem. Albo i nie. No nieważne, mniejsza o to, zwiedzamy! Uzupełniamy kwadraciki oczywiście. Tam coś jeszcze jest chyba. Nie. Nie ma nic. Teraz tak. Tu jest przejście, ale ono działa na podobnej zasadzie co nasze ukochanej Kibulabiru. Z tym, że ja wiem jak je otworzyć. Chyba nawet pamiętam kod. Więc to spróbujemy. Bo jestem ciekaw, czy pamiętam dobrze. Pamiętam go! Super! Więc jakby magia kodów otwierających przejścia była mi znana, ale ten Ikibulabiru i tak tak mnie zachwycił przede wszystkim dlatego, że znalazłem go sam. Dwa, że on odkrywał mi przejście do strefy, która naprawdę długo mnie męczyła. No ale dobra, mamy sobie iskartę Hanzu. Kolejny kod, który podobno jest do rozszyfrowania w którejś z notek. Ja go po prostu pamiętałem, więc go po prostu użyłem, ale w zamian za to, że go użyłem, to na pewno dojdę do tego, jak się go zdobywa. Na razie zaś mamy Quantum Variegator. I Quantum Variegator to jest po prostu Rapid Fire z, zresztą sami widzicie, z losowym kierunkiem pocisków. Nic szczególnego w sumie. Na pewno daleko mi od zachwycania się tym gadżetem. No ale hej! Ktoś może móc uważać go za pożyteczny, right? Kilver, chodź tu. To są najprostsi możliwi przeciwnicy, i tak od nich obrywam. Może chociaż jakieś hapeki mi któryś da. Nope. Na pewno któryś będzie chciał mnie zabrać. Któremu się to uda? Nie. To się nie uda. Okej. Lecimy dalej, lecimy w dół. To pomieszczenie nie powinno być jakieś bardzo duże. Wow. Wiem, że chcę to na pewno przeżyć i inaczej mi się uda. Szczególnie, że węże zaczynają zrzucać apteczki. Zaczynają zrzucać energię życiową, więc idzie przeżyć. No i... Czy to już jest to miejsce? Czy to już jest ten moment? Owszem jest. Już to widzę po tym... Power Note fragmencie, którego... O! Nie wiemy na razie jak go zdobyć. A skoro tak, to znaczy, że już tutaj gdzieś leży upgrade, który pozwoli nam go zdobyć. Tak działa Axiom Verge. I... dostajemy nasz ostatni upgrade w grze. Czerwony płaszcz. Który, moi drodzy, teleportuje nas na... mi się zmieniły kontrolki? Nie mogę nagle skakać, wiecie? Tak jakby X mi się zaciął. Możliwe, że X mi się zaciął. Z2!